Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy tuningować Infernusa Classic. Pamiętacie wideo, w którym mówiłem, że do GTA będą wprowadzone nowe samochody i będzie to Infernus Classic. Wtedy nie mieliśmy jeszcze, no jakby takich zdjęć tych samochodów, mieliśmy tylko nazwy i tak po tej nazwie tam coś twórcy sugerowali, że będzie powrót tego samochodu z GTA 3 czy coś w tym rodzaju. I okazało się, że no ten samochód wygląda zupełnie inaczej niż w GTA 3 i przypomina Ferrari F40. Z tyłem troszeczkę może od Ferrari Berlinetti. Jest bardzo fajny, chociaż moim zdaniem troszeczkę za krótki, tak mi się wydaje. Chociaż w rzeczywistości też Ferrari Berlinetta, Ferrari F40 nie jest jakoś specjalnie długie, ale ten samochód jest bardzo też szeroki. Moim zdaniem powinien być troszeczkę węższy i odrobinę dłuższy. Znaczy, nie chodzi tu o to, żeby samochód był bardziej podobny do Ferrari F40, tylko żeby bardziej mi się podobał po prostu. Jest taki troszeczkę, znaczy szerokość jest ok, tylko troszeczkę taki za krótki jakiś mi się wydaje. Ale i tak wygląda bardzo fajnie, bardzo ładny przód ma. Jak widzieliście pewnie na intro, które przygotowałem dla was, no po prostu auto ma świetne kształty. Dobrze, to co? Ja myślę, że możemy zobaczyć te opcje tuningowe. Z samochodu niestety nie da się obniżyć. To co widzieliście na tym wejściu, samochód był obniżony strzelając w tarcze hamulcowe. Także nie da się go już mocniej obniżyć tutaj w sklepie ubenego. Przepraszam, w sklepie tuningowym. Progi, spoiler. No nie ma tego obniżenia, widzę. No, okej. No i instalujemy hamulce. Zobaczymy jak ten samochód później będzie jeździł. No i mamy zderzaki. No i tutaj widzę, że nie ma zbyt dużo modeli zderzaków, są właściwie tylko dwa modele zderzaków. Pierwszy model to jest taki zmodyfikowany model tego standardowego zderzaka. Tak, i drugi model to jest... Jeszcze jest trzeci. Te przedostatnie dwie opcje, przepraszam, te ostatnie dwie opcje to są... Są właśnie te ostatnie spoilery. No i mi się najbardziej podoba ten, ok? Silnik. I tutaj możemy sobie zmienić blok silnika, ale zobaczcie, szału nie robi. Więc ja zostawię sobie fabryczny blok silnika. Pyk, ulepszamy. Co do dźwięku, to słyszeliście chyba nic nadzwyczajnego. Po prostu jak większość samochodów GTA brzmi, no nie? Nie ma się czym podniecać. Końcówki układu wydechowego możecie sobie zainstalować takie, albo takie przypalone, przepalone. Mnie się najbardziej podobają takie, z karbonowym końcem. Ok? Maska. No i tutaj bardzo fajna sprawa, bo możemy sobie dodać pasek. Zamiast... To się powinno nazywać oznaczenie, no nie? Zamiast oznaczenie mamy po prostu maska. Fabryczna maska z pasem. Tutaj mamy jakąś wentylowaną maskę z pasem. Wyścigowa maska z pasem. I maska GT z pasem. To jest też ciekawe, bo ta maska troszeczkę przypomina maskę z Forda GT z 2005 roku. Nie wiem, którą sobie tutaj wybrać. O, może tą właśnie ostatnią. Chociaż kurde, trochę rujnuje ten fajny kształt tej maski. Dam sobie taką z pasem. Pas bardzo fajnie pasuje tutaj. Reflektory. Właśnie z tymi reflektorami też jest zajebista sprawa, jeśli chodzi o wygląd, ale to zaraz wam pokażę. Pyk, Glotti i kolor. No i tutaj wybrałem sobie podstawowy czerwony, no bo nawiązuje do Ferrari, zgadza się, natomiast można sobie oczywiście wybrać też inne kolory, chociaż myślę, że czerwony najlepiej pasuje, czerwony albo żółty jakoś mi tak do Ferrari najbardziej pasuje. Zobaczcie jakoś te inne kolory, no nie wiem, czy wam pasują inne kolory do tego samochodu. Żółty, ten za żółty, zbyt żółty, kanarkowy. Chyba, że pomarańczowy. Nie wygląda źle. Może po prostu inny odcień czerwieni będzie dobrze. Coś takiego. I perłę. Tu mieliśmy czerwień. O kurde. Łososiowy róż. Okej. Okay. Dodatkowy. I tutaj możemy sobie już zmienić kolor pasku. Trochę ten pas za szeroki jest, ale dobrze, że w ogóle jest.
zawsze to samochodzik jakoś tam inaczej będzie wyglądał. Chociaż zobaczcie, jak wygląda czerń. No nie, wygląda jak taki okresowy czerwony węglowa czerń. Nie odznacza się jakoś specjalnie, a znowu taki pas czerwony na czerwonym tle nie wygląda zbyt fajnie. Moglibyśmy po prostu usunąć ten pas, dając taki sam kolor pasku jak reszty i to wygląda spoko. Ale winna czerwień wygląda bardzo fajnie, chyba nawet lepiej od czerni, no nie? Dobrze. Cofamy i kolor wykończenia możemy sobie w środku zmienić. Zmienić wnętrze troszeczkę. Pyk. I jedziemy dalej. Aha, tutaj mamy osłony przeciwsłoneczne, jakby ktoś chciał sobie zainstalować, z tym, że one no właśnie tak w tym miejscu, zobaczcie, dziwnie odstają. Mnie się to nie podoba, ale z drugiej strony jak się patrzy od przodu, no to już wygląda to całkiem spoko. Można sobie zainstalować, jakby ktoś chciał. No ja się tak zastanawiam, czy one... Troszeczkę jak ktoś nas będzie odstrzał od przodu, tak trochę od góry, to mogą te pasy nas oddzielić od śmierci właściwie, bo ktoś może nie przestrzelić tych pasów. Nie wiem, czy one, czy to jest tylko taka teksturka, czy to rzeczywiście jest model i nie można tego przestrzelić, ale ja sobie tego nie instaluję. Progi, tu też nic nadzwyczajnego, możemy sobie progi w kolorze dodatkowym albo karbonowe, nie ma to wpływu, jakby tam, nie jest samochód jakoś bardziej obniżony przez nie. Ale jest trochę spoilerów, zobaczcie, możemy sobie usunąć spoiler, wtedy prowadzenie niby nam się obniża, z tego co tam Vini testował, to rzeczywiście te spoilery mają wpływ na prowadzenie, więc warto je sobie mieć. No i teraz mamy kilka modeli spoilerów i moim zdaniem wszystkie są bardzo fajne, wszystkie bardzo spoko pasują. Ja sobie wybiorę o właśnie taki najbardziej prosty, może tylko w kolorze dodatkowym. O, wygląda super. Skrzynia biegów, cyk, turbo, koła. No ja sobie wybrałem takie na potrzeby wstępu, ale... Właśnie nie wiem, jakie tu wybrać. Może... O, takie wyglądają spoko. Jak szybko wybrałem, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Projekty, możemy sobie dać napisy, możemy sobie ulepszenie opon dać, ale ja tego na razie nie instaluję. Może będę chciał na jakiś zlot samochód mocniej obniżyć. No i możemy sobie dać przydymione szyby, ja sobie dam lekko przydymione. No i właściwie tyle. I mamy gotowy samochód i zobaczcie, nie mogłem go obniżyć mocniej, zgadza się. I teraz patrzcie ciekawą rzecz. Te światełka, pojedziemy sobie może w jakieś oświetlone miejsce. Zobaczcie, te światełka z przodu, one się chowają, ale tak nie do końca. I one tak leciutko wystają i to dodaje takiego zajebistego charakteru do tego samochodu. Mega mi się to podoba. Widzicie, one żeby świecić, to leciutko tylko tak nam wystają i to jest naprawdę mega, bardzo mi się to podoba, super sprawa, taki mały szczegół, który naprawdę bardzo, bardzo cieszy. No i co do prowadzenia, przejdźmy się troszeczkę tym samochodem. Powiem szczerze, niewiele nim jeździłem, więc no tak obiektywnie nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. Natomiast auto kosztuje, ile ono kosztuje, 500 000? Bardzo tanie, jest chyba 700 tysięcy kosztuje, coś koło tego. W stosunku do nowych samochodów 700 tysięcy, Inferno kosztowało 900 tysięcy. Także wśród tych samochodów jest najnowszych, jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o koszty. Bo pierwszy to był ten Ruston, tak, 400 tysięcy, później jest właśnie Infernus, a później jest... Przepraszam, później jest... kurde, jak ty się nazywasz? Turismo Classic. Będzie mi się myliło z tym Infernusem, nie wiem czemu. Przecież to nie jest nawet Lambo. My God, nieważne. No i bardzo fajne światełka z tyłu są, tak? Bardzo ładnie wyglądają, podoba mi się. No dobrze, jak to się prowadzi? Co do Infernusa, pamiętacie, robiłem tuning z... Infernus? Infernus, dobrze. Chodzi mi, może będę mówił Lamborghini Diablo i F40. To jest F40, Lamborghini Diablo to jest Infernus, ok? Tak będzie mi łatwiej. Infernus był troszeczkę zniszczony, jeśli chodzi o prowadzenie. Ale już twórcy to naprawili. Chodziło o to, że on w lewo jakoś tam dziwnie skręcał, jak był zniszczony. A twórcy już to zdołali naprawić. Coś tam się działo z przednim lewym kołem. I był jakiś taki mały update, który to naprawiał. Jeśli chodzi o prowadzenie F40,
No to tutaj jest lepiej, jest przyczepniej na pewno niż w Infernusie. Infernusem troszeczkę pojeździłem i wiem, że on przy takim mocnym skręcaniu na pewno bardziej zarzucałby dupą, a tutaj mam bardzo, bardzo fajną kontrolę nad tym autem. Nawet jak mnie tak mocniej zarzuci, mogę jeszcze opanować ten samochód, także bardzo spoko, podoba mi się to. Co do samego skręcania, no właśnie, wchodzimy w zakręty tak troszeczkę driftem jakby, to też trzeba sprawdzić się na jakimś wyścigu. Pyk. I tu mamy, to są klasyki sportowe, no nie, więc ścigamy się z czymś takim jak Z-Type, jak Casco, jak chyba Mamba też. Mamba nie wiem, czy jest w Masylach, czy w klasykach sportowych. Tak czy inaczej, są to bardzo szybkie auta. Niektóre z nich mogą osiągać nawet i 140 mil na godzinę. I nie inaczej jest tutaj. 130 mi buchło na liczniku bardzo szybko. O ile oczywiście licznik jest dobry, jeśli działa prawidłowo, bo w niektórych samochodach te liczniki tutaj są zbugowane i działają jakoś tak dziwnie i nie do końca odzwierciedlają prawdziwą prędkość. Ale w większości przypadków działają dobrze, jak tam sobie czasami patrzę na tym evencie w jeździe dowolnej na osiągnięcie najwyższej prędkości, zawsze się buguje jakoś Comet Classic, który osiąga jakieś magiczne prędkości. Nie wiem, jakoś tak na wybojach on dziwnie poskakuje. A tutaj mamy 130 mil na godzinę, to jest naprawdę wysoka prędkość. Przypominam, że najszybsze samochody w GTA osiągają 140 mil na godzinę. Tam chyba nieco ponad Nero osiąga chyba 140 z czymś nawet mil na godzinę. Jest bardzo, bardzo szybki samochód. Tutaj mamy, no tak troszeczkę, jak będziemy jechać przez jakieś wyboje, to możemy nawet przekroczyć prędkość 130 mil na godzinę. Jeszcze tak pojedziemy sobie w jedno miejsce, pojedziemy sobie pod Szlabany, tam gdzie zawsze sprawdzam obniżenie samochodu. No ten samochód na pewno nie jest jakiś tam super niski, jak powiedzmy Italii GTB. Na pewno nie jest taki niski, ale jest niski, jest fajny. No i pierwszy Szlaban, ten wyższy. Tak, dotykamy go. No i drugi to już nie ma co tutaj porównywać. Italii chyba przejechał pod tym pierwszym bez żadnego problemu. A tutaj widzicie, auto nie przechodzi tego testu, chociaż jak przejedziemy sobie bliżej krawężnika, to okazuje się, że chociaż nie, ten szlaban jest taki troszeczkę jakby podniesiony, ale no powiedzmy, że się zmieścił skubaniec jakoś tam. Tu jest jeszcze jeden szlaban, no ale pod ten szlaban już chyba nam nie wjedzie. No. A coś tam się przycisnął, ale zaszurał. Tutaj nie ma opcji. No nic, moi drodzy. Mam nadzieję, że podoba wam się tunik Infernusa. Kurde. Nie Infernusa, tylko Turismo Classic. Zapraszam was na kolejne tuningi w GTA. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.